Cześć, witam. Kolejny odcinek z podsumowania Pizzerii 4. Chef ten sam, Roy. Odcinek 23 już. Klient do 23 odcinka był wybierany na kartach bezpośrednio. Czyli w zasadzie nie mieliście tutaj żadnej czynnej żadnego czynnego udziału w wybieraniu tego klienta. Bo się dowiedzieliście, kto mi tam na kartach się wylosował. Dobra. I 23 klient. Tak, to już 23 odcinek, nie? Penny tu się wylosowała i to z nią jest ten odcinek. Penny lubi kiełbaski i pieczarki. Jej pizza się tak przedstawia. 8 kiełbasek na całej pizzy i 2 pieczarki w górnym rogu. W prawym górnym rogu. 15 sekund w piecu i 6 na 6 kawałków kroimy tę pizzę. Penny po raz pierwszy była w dniu 4. Dzień 4 jej. Tydzień jej odblokowania jako nowa osoba. W ogóle w pizzerii to ona jest drugą osobą, która jest odblokowana przez new customer. Ci inni klienci to nie byli przedstawieni jako new customer, tylko byli odblokowani, bo przeszli jakoś losowo, nie? Jest dużo takich osób, a Penny jest drugą osobą w pizzerii, która jest odblokowana z rankiem. I ona była pierwsza, nie? 3 setki. I ostatnia setka nie wyszła, nie? Dobra. Pierwsza była, no bo jak inaczej. Zawsze pierwszy. Pierwsze zamówienie, klient zamówi jako pierwszy. Jeżeli zamawia pod innym numerem, no to wtedy jest wyjątkiem spośród klientów, co zawsze zamawiają pierwsze zamówienie pod jedynką. A część osób tak nie ma. I jak na razie jest chyba tylko, ile osób zrobiłem? 2 chyba, co są. To nie są odblokowywani z rankiem. I nie występują jako pierwsi. Dobra. Teraz Penny i jej brązowy medal. W dniu 9. Bardzo wcześnie, nie? Bardzo wcześnie. 9 dzień i już brązowy medal. Była druga. Zaraz po planie. No i tego dnia ona jako pierwsza pizzę dostała. I wyszło za top. Ani za bejka, ani za krojenie, tylko setka za czekanie. Się udało. No to wiemy, kiedy zdobyła brąz. Kiedy srebro. Dzień 20. Po 5 dniach od odblokowania zdobyła brązowy. Po 11 dniach od brązowego zdobyła srebrny. Penny
o srebrny medal przyszła jako siódma. Jako siódma. Tak jej się trafiło. Do brązowego medala idę inaczej. Przygotowałem i tutaj też inaczej. Tak, i tu natomiast nie wyszło za czekanie, ale wyszło za to. I zanim ona dostała pizzę, to jak jej przyjmowaliśmy pizzę, to był cały sznur zamówień. Jak jej wydawaliśmy, no to już zostało tylko jedno po niej do wydania. No właśnie. Teraz jest złoty medal Penny. Kiedy to było? Dzień 31 i znowu 11 dni później. Znowu 11 dni później. Tak się trafia. No i była czwarta. Na setkę. Trochę czekała. Znowu był cały sznur zamówień. Nakrojenie przy 6 mało kiedy mi wyszło na 100%. I ostatnia. Ostatnia rzecz do omówienia, czyli kiedy Penny była po raz ostatni w pizzerii 4. Przez całą pizzerię dostała od niej na 39 zamówień. I w dniu 132 była po raz ostatni. 31 dnia zdobyła złotą miadę. I potem jeszcze. Trochę przychodziła. Trochę przychodziła, a ostatni raz przyszła w dniu 132. I patrząc na ilość gwiazdek, można wywnioskować, że raczej w jej zamówieniu fejla nie było. Oczywiście 9 gwiazdek wskazuje właśnie na to, że do nabicia kolejnego komba 5 gwiazdek brakowała jedna gwiazdka. A każdy kombo 5 gwiazdek, no to wcześniej były medaliki, a później już tylko 9 dolców się wtedy zarabia, nie? A tutaj nie było już takiej kolejnej okazji. Dobra, tu była druga. W zasadzie tu bym na tyle, jeśli chodzi o naszą Penny, więc podsumujmy jeszcze raz. Penny. 4 dnia była po raz pierwszy, 9 dnia zdobyła brązowy, 20 dnia zdobyła srebrny. Jak mówię za szybko, to się przyczepcie i ja wtedy zrobię to trochę wolniej. 31 dzień po złoty medal przyszła. W dniu 31 zdobyła złoty medal. W dniu 132 była po raz ostatni. 31 i 132 to się prawie że pokrywa. 101 dni później była po raz ostatni po zdobyciu medala. Tak się trafiło. Pizza. 8 kiełbasek na całej pizzy, 2 pieczarki w prawym górnym rogu pizzy. Krojenie na 6 kawałków, około 15 sekund w piecu, 39 zamówień. No tak. Teraz kto jest następny? Następny klient to jest klient, który został wybrany przez was w ankiecie po tym, jak przeze mnie został wybrany na kartach. Wybrałem wam na kartach 5 osób, wy wybraliście w ankiecie jedną z tych osób. I tu już mieliście czynny udział w wybieraniu klienta, nie? Bo wybraliście Olgę. Olga będzie na 25 odcinek z podsumowania pizzerii 4. Na 24 odcinek. Więc ja mogę już teraz wybierać 25 klienta, skoro już odcinek 23 został zrobiony. A to mam 24 odcinek i potrzebny będzie 25. Będę musiał się dowiedzieć, kto nim jest, aby móc wam go przedstawić na końcu następnego odcinka z Olgą. Do następnych odcinków.
Ileż odcinków pod rząd będzie z Pizzerii 4, jeśli chodzi o podsumowania? 6. 6, nie? 25, 26, 27, 28, 29 i 24. A ty jeszcze 30, czyli 7, tak? 7 odcinków jeszcze. 7 jeszcze odcinków będzie, a potem 6 skoczymy na sushi i ryjam. Z podsumowaniami. Do zobaczenia, cześć!